W kolejnym odcinku Twarzy UW zapraszamy Was na spotkanie z jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej. Janusz Palikot w swoim biurze poselskim zdradził nam, skąd wzięło się jego zamiłowanie do filozofii. Czy od zawsze filozofia była Pana wielką pasją, czy kierunek studiów był wybrany może przez przypadek? W ogóle chciałem studiować matematykę, gdyż podobnie jak i spora część mojej rodziny, byłem jakoś do tego szczególnie uzdolniony i tym się zajmowałem przez lata liceum, ale matematyki na KUL-u nie było. Nie było takiego przedmiotu jako oddzielnego kierunku studiów, więc wybrałem to, co mi się wtedy wydawało najbliższe matematyce. A co przychodzi Panu jako pierwszy na myśl, kiedy słyszy Pan Uniwersytet Warszawski? Siemek, no bo to był niesamowity mówca. Profesor Siemek to był człowiek, który przez półtorej godziny potrafił, czy dłużej nawet, nie przerwać wywodu. Tych takich wspomnień, powiedzmy, osobistych jest bardzo dużo, bo Paweł Łysak, obecny dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, wizyty z profesorem doktorem Niecikowskim w Warszawie w jednej z kawiarni na tak zwaną herbatę z prądem i rozmowy o egzystencjalizmie. No to są takie rzeczy, które mi przychodzą w pierwszej chwili do głowy. A jakim typem studenta był Pan? Czy był Pan pilnym studentem, czy raczej sprytnym? Jak to wyglądało? Znaczy ja byłem takim zupełnie nie dzisiejszym, totalnym studentem. Potrafiłem protestować przeciwko odwołaniu zajęć albo skróceniu. Nie będąc oczywiście z tego powodu jakoś szczególnie lubianym przez kolegów. Chodziłem rano o 6, 7, jak tylko otwierano bibliotekę do biblioteki jeszcze przed zajęciami. Przez pierwsze dwa lata to w ogóle nie opuszczałem, można powiedzieć, książek. Tutaj w Warszawie już trochę tego życia towarzyskiego było, ale wciąż to był okres niesamowitej takiej pasji do nauki. A czy miał Pan jakieś swoje ulubione miejsce, w którym przygotowywał się Pan do egzaminów, czy była to po prostu biblioteka lub dom? No, ja wynajmowałem pokoje w różnych miejscach Warszawy. Skromne oczywiście, nie byłem zbyt zamożnym studentem. I też dorabiałem już na studiach tutaj w Warszawie, to już zdecydowanie dorabiałem do tego, żeby właśnie było mnie stać na książki, więc jeśli coś przerywało tą filozofię, to były jakieś tam prace, które się udało załatwić i zarobić parę groszy. Ale no oczywiście biblioteka, to właściwie życie w bibliotece. Zdarzyło się Panu kiedyś ratować przed oblaniem egzaminu ostatecznymi metodami, czyli mówiąc wprost ściąganiem? To nie, ale na KUL-u zastosowałem taką metodę wobec księdza Kamińskiego. To był taki zdęcający się nad studentami wykładowca, który zadawał mi pytania, w których się spodziewał, że nie będę w stanie udzielić odpowiedzi. Na przykład, no, w którym roku się ukazała pierwsza książka Hansa Baumgartnera o metodologii nauk. Ja w ogóle nie miałem pamięci do dat i w ogóle nie lubiłem historii filozofii jako takiej, tylko filozofię samą w sobie. Więc odpowiedziałem na to, że nie udzielam odpowiedzi na takie idiotyczne pytanie. Po czym jako jedyny zdałem za pierwszym razem. Jeszcze tak na koniec zapytam. Miło Pan wspomina lata spędzone na Uniwersytecie Warszawskim? Tak, to był świetny czas. Kolejnym gościem naszego programu będzie Zygmunt Heizer. Co studiował i jakim był studentem, dowiecie się już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.